oryginał mostu, który niestety nie przetrwa. Schody, tylko tyle zostało. Jeszcze 2 tygodnie temu można było wejść schodami. No tu może wielkiego żalu nie ma. Szkoda tylko kamieni, bardzo ładne kwadry granitowe. One tu w różnych miejscach się pojawiają, te głazy, te kwadry granitowe. Są takie dość ładne. Pytałem, co się z tym stanie, ale niestety chyba będą już na stratę. Most. Oryginał mostu około 1880 roku. Widać ten łuk, który się zaczyna po prawej stronie, prawda? I zamyka po lewej. I tu mamy ciekawą rzecz, to już też ostatnie chwile, żeby to zobaczyć. Ten odcinek mostu dobudowany. Najprawdopodobniej, to tu pomysł, rok 1946 i później przebudowa z końca lat 50. Także tu mamy ten betonowy taki, no poszerzenie, po prostu dokonano poszerzenia. Widać jeszcze barierkę, być może jest to przedwojenna barierka z zejściem na peron w kierunku Szczecina Centrum, czyli linia kolejowa z Trzebieży, z Polic i droga powrotna. Widać wyjście właśnie na górę, na ulicę Wojska Polskiego. I teraz zobaczymy tą piękniejszą część mostu, tej, której właśnie szkoda. Kolejna taka mała ciekawostka. Widać, że most się składa z kilku elementów. Tu mamy jakiś taki łącznik, jakiś element, widać, że no dwojako, druga jak gdyby część mostu. Tu widać pozostałości z czasów II wojny światowej, efekt najprawdopodobniej wysadzenia w powietrze mostu. Niemcy, jak wiemy, w 1945 roku, w kwietniu dokonywali tych dywersyjnych ataków, niszczyli wszelkie przeprawy mostowe. I tu widać, że jest ten element właśnie tego zniszczenia mostu. No co ciekawe, most jest okopcony, parowozy. Czyli gdzieś znowu, jeżeli byśmy mieli ten wehikuł czasu, przenosimy się w czasie i gdzieś tu obok nas jedzie parowóz, widać, zostały jeszcze ten okopcony most. No i teraz jak podejdziemy, zobaczymy za chwileczkę najładniejszą część mostu nad torami w ciągu ulicy Alei Wojska Polskiego. I mamy, prawda, zupełnie inny most z końca XIX wieku, który niestety ma już wypisaną kartę historii, który niestety nie przetrwa, ale widać drobne zdobienie, tak zwany gzyms cokołowy, ciągnie się przez cały most. Gzyms cokołowy to delikatne zdobienie, troszeczkę nawiązuje do twierdzy Szczecin, prawda? Bo jeżeli byśmy w rejon ulicy Czackiego teraz się przenieśli, w rejon ulicy Potulickiej, to moglibyśmy zobaczyć właśnie podobne takie formy. Tu widać jakieś próby strzelania, może jakieś odłamki, może jak wysadzano ten most, widać uszkodzenia bardzo mocne, zarówno od kul, jak i od jakichś granatów. Jedno mamy, kolejne, jeszcze jedno. No i tu mamy takie ciekawe podcienie. Kiedyś snuliśmy takie zabawne teorie, mówimy, to jest nasz 65. kilometr szczeciński. Tu jest ta linia, która odchodzi w bok, została zasypana, prawda? Bo proszę zobaczyć, tu faktycznie wygląda to tak, jakby z tego toru, oficjalnie tor idzie na Police, natomiast być może jakiś tor boczny był. Jest złoty pociąg zakopany, ale to tak na wesoło bardziej.